Witamy bardzo serdecznie w kolejnym losowaniu. Tym razem będziemy losować pary półfinałowe. Za nami mecze ćwierćfinałowe. Parę może istotnych informacji na temat tego losowania. Za chwilę wylosujemy zespoły, które zmierzą się w półfinale. Wylosujemy także drużynę, która awansuje bezpośrednio do finału za pomocą wolnego losu. Tutaj mamy mniej więcej rozpiskę. Drużyna wolny los otrzyma to awans do finału. No i drużyną rozstawioną są zespoł Mateko Huby. A to z tego powodu, że oni mieli w trzeciej rundzie wolny los i teraz muszą grać. No i wtedy utworzyłem parę półfinałowe. Mateko Huby zmierzy się z jedną z drużyn, potem kolejna para. Także w jednym z jajek też będzie informacja, będą dwa zespoły, ponieważ ten mecz jeszcze się nie odbył, ale odbędzie się w czwartek. To jest mecz pomiędzy Alpiną Flor Team a FC Albatrosem. No i tutaj będziemy mieć zwycięzcę tego meczu i zmierzy się w półfinale. Mamy cztery, prawda, tylko jajeczka. Teraz zamieszamy, zobacz. Zamieszamy. Ok, i teraz pierwszy zespół, który zostanie dolosowany do Mateko Hub. Znaczy, przepraszam, tak? Teraz mówię. Do Mateko Hub. Z Mateko Hubami zmierzy się zwycięzca meczu Alpina Flor Team i FC Albatros. Ten mecz w czwartek. W czwartek dowiemy się, kto z tych drużyn zmierzy się z Mateko Hubami. Sobie tylko zapiszę. Albatros. I losujemy. W tym momencie będziemy losować wolny los. I teraz tak, drużyną, która awansuje dzięki wolnemu losowi, będą Kluczki. Kluczki są już w finale Pucharu Ligi. Gratulujemy. Kluczki wylosowały wolny los. No i to tylko musimy teraz sprawdzić formalność. Losujemy kolejne, ostatnie dwa jajeczka. Drugi półfinał to Empower Wiko. No i nie może być inaczej, jak z Empowerem Wiko zmierzy się zespół Men in Black, czyli faceci w czerni. Mecze odbędą się 2 czerwca o godzinie 17.50 i 18.50. Termin jest niezmieniany, nie możemy tego zmienić. Gramy półfinały w tym dniu, a 7 czerwca jest finał Pucharu Ligi, w którym zmierzą się 3 zespoły, każdy z każdym. O informacjach i o godzinach resztę przekażę. Dziękuję bardzo.